Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj zabieram Was na przegląd nowości w Pepco. Dawno tu nie byłam, chociaż wydaje mi się, że jakoś we Vlogmasie na szybko zajrzeliśmy. Natomiast przeglądu Pepco dawno nie było, a jak wiemy, to się wszystko szybko zmienia. Święta już sprzątnięte, pewnie czeka nas tu jakaś Wielkanoc, bo w większości tego typu sklepów Wielkanoc już zaczyna się pojawiać, ale doszły mnie słuchy, że fajne rzeczy są. Pojawiają mi się jakieś szklanki, dodatki, inne gadżety, także sprawdźmy dzisiaj, co tu słychać. Widzę wielki baner wyprzedaży, widzę, że są jakieś wyprzedaże na dziecięce ciuszki. My chyba tego nie potrzebujemy, natomiast chętnie coś przymierzę. Może coś wpadnie do mojego koszyka, ale to według potrzeb. Natomiast potrzebę mam taką, żeby się przejść, zobaczyć, co jest nowego i przeglądnąć to razem z Wami. Także zapraszam, zaczynamy. Zakupy wyszły bardzo skromnie, bo kupiłam całe 3 rzeczy, zapłaciłam całe 44 zł, ale jak dobrze wiecie, staram się kupować to, czego faktycznie potrzebuję. No powiedzmy, pokażę Wam ten mikrohol na końcu, natomiast zobaczmy, co mnie tam dzisiaj w Pepco czekało. Swoją dzisiejszą wycieczkę zaczęłam od sekcji ubraniowej i znalazłam tam sporo przecenionych rzeczy. Kurtki, śpiworki, kurtki nawet wiosenne, leginsy, sukienki, świąteczne, nieświąteczne, bluzy, komplety. Naprawdę jest tego sporo, także jeżeli szukacie czegoś dla swoich maluchów, zwłaszcza dla tych najmłodszych, chyba były najlepsze, to serdecznie Wam polecam. No dużo takich rzeczy z motywami z bajek, myszka mini, psi patrol, także mi się to bardzo podoba, że motywy z bajek mogą mieć takie niskie ceny, no i dziecko zadowolone i szczęśliwe. Dużo można by dyskutować o jakości ciuchów z Pepco, natomiast prawda jest taka, że dzieci bardzo szybko, im młodsze, tym szybciej wyrastają z tych ciuszków, więc ja uważam, że czasami naprawdę nie warto przepłacać i jeżeli coś nam się podoba, to możemy wziąć to właśnie w Pepco. A tym razem spodobało mi się całkiem sporo rzeczy, chociaż jak na złość rozmiaru mojej córki było niewiele. Tak jak mówię, no im młodszy tym dzieciaczek, tym ma chyba lepszy wybór. I za 4 złote bodziaki, i za 8 złotych komplety. No naprawdę bardzo fajne rzeczy i jakbym miała malucha, to pewnie wyszłabym z większą ilością rzeczy, no ale moja córka potrzebuje tylko jakichś tam pojedynczych rzeczy do uzupełnienia garderoby, także się dzisiaj nie rozhuśtałam aż tak bardzo na tej sekcji dziecięcej, ale tak jak mówię, no rzeczy są ładne, więc jeżeli czegoś szukacie, to warto tam zajrzeć. Sukienki, sukieneczki, myszki mini. Jest sporo też już rzeczy z nowej kolekcji, z nowymi bajkami, z nowymi motywami. Tom and Jerry to po prostu urzekło moje dziecięce serce, ale jest też dużo psiego patrolu. No i co wpadło mi w oko na pewno bardzo, to bluza z bajki Domek Gabi. I ja myślę, że to jest bardzo pożądane przez dzieciaki rzecz. A jeszcze nie widziałam tak dużo ciuchów właśnie z motywem z tej bajki, a bluza kosztowała chyba tylko 30 zł. Na wyprzedaży też piżamki z Harrym Potterem, ale też takie bardziej puchate, zimowe. Myślę, że na przykład można sobie coś chwycić na przyszły rok. Sporo było fajnych rzeczy też dla nastolatek, ale ja to wiecie, tak przeskoczyłam przez nie dość szybko. W Pepco jest teraz bardzo dużo rzeczy takich dresowych. Kolekcje nastawione bardziej na fitness, na dresy właśnie, ale też pojawia się właśnie dużo tych motywów Hanna-Barbery. Są i Gizmo, i Flintstonowie, i Tom i Jerry. Zaraz zobaczycie właśnie sporo tych motywów. I dla mężczyzn również się coś znajdzie. I klapki z napisem Jabadabadu, i t-shirty z Tom i Jerry. Myślę, że sporo z nas ma właśnie sentyment do tych bajek Hanna-Barbery, więc pewnie sporo z nas mogłoby się skusić. Mnie też urzekła osobiście piżamka z Nalą i Simbą, bo ja oczywiście kocham Króla Lwa, jak każde dziecko pewnie lat 90. No ale tak jak mówię, nie odmówiłam sobie też przymierzenia kilku rzeczy z kolekcji Flintstonowej. Zobaczcie na tę piżamkę, to po prostu była bajeczna. Gdybym potrzebowała piżamki, to bym brała. No i tak jak powiedziałam, bardzo dużo jest tych takich dresów, kompletów dresowych, zestawów do ćwiczeń. Jest i kolekcja Bekin, i kolekcja Cardiobany. Bardzo mi się podobały takie duże, obszerne, czarne bluzy, ale były tylko albo S-ki, albo XL-ki, 2x XL-ki. Myślę, że byłyby trochę za duże, natomiast wyglądały bardzo konkretnie i jedną z nich nawet udało mi się przymierzyć. Ale właśnie leginsy, staniki sportowe, ewidentnie taka kolekcja, która zachęca do tego, żeby się trochę ruszyć.
Na wyprzedaży pojawiły się też takie futrzaki, które mierzyłam ostatnim razem, te takie kurtki, więc może na wiosnę ktoś z Was też się skusi. Jak możecie zobaczyć, jakimś motywem przewodnim jest tutaj kolor zielony. Mam nadzieję, że to będzie bardzo modny kolor w tym sezonie, bo ja osobiście go uwielbiam. No i oczywiście do mierzenia też wybrałam coś w tym kolorze. No to zaczynamy, drobne mierzymy. Tak jak mówię, nie mogłam się oprzeć Flintstonom, więc wzięłam do przymierzalni t-shirt z Wilmą i Wilma Flintstone z Wilmą, a nie Wilmą. Wilma była bez COVID-u, ale też blisko. Z Wilmą i z Betty. Był spoko, ale idziemy za potrzebą. Tak jak wspomniałam, wzięłam też do mierzenia jedną z bluz Cardiobany i Pepco i powiem Wam, że jakościowo naprawdę świetna. 60 zł, długa, z kieszenią, myślę, że taka właśnie do biegania, żeby sobie wsadzić klucze. Super sprawa, natomiast no mi do końca nie leżała, coś mi w niej nie pasowało, bo jakaś taka nieforemna. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o jakość, bardzo, bardzo przyjemna. Musiałam też wskoczyć oczywiście w ten flintstonowy zestaw dresowy. Wzięłam go w rozmiarze M i myślę, że spodnie były troszeczkę za małe, chętnie bym zmierzyła L-ki, ale akurat nie było, więc sprawdziłam sobie właśnie M-kę. No też się nie skusiłam, natomiast muszę przyznać, że był kuszący. No a następnie wskoczyłam w ten zielony, energetyzujący zestaw welurowy, który był mega, mega przyjemny i też gdybym potrzebowała, to mocno bym te opcje rozważała. Tutaj też spodnie wzięłabym większe, czyli L-ki, też ich nie było, chyba szybko się to wyprzedaje, natomiast bardzo fajny kolor, energetyzujący, idealny na wiosnę. No i jakościowo w rękach, tak przy mierzeniu, też wydawał się być naprawdę super. No, następnie oczywiście udałam się na sekcję domową, czyli coś, co lubimy najbardziej. Natomiast spodziewałam się większej ilości rzeczy. Wow. Tutaj taki szybki przegląd, jak zwykle świece, osłonki na doniczki, wazony, figurki, świeczniki. Moją uwagę przykuła taka półka. Ja mam bardzo podobną u siebie, chyba też z Pepco. I bardzo często o nią pytacie, ta kosztowała 50 zł. Myślę, że to fajny wybór. Fajnie wyglądało też lustro. No i właśnie przykuła moją uwagę taka czarna, stylowa osłonka na doniczkę. Pojawiły się też już takie bardziej wiosenne motywy właśnie w tych podkładkach na stół, w poduszkach, w obrusach. Powoli, powoli ta wiosna wkracza na salony. Tutaj moją uwagę przykuł taki fajny, wiosenny bieżnik, który finalnie wylądował w moim koszyku, co zaraz Wam pokażę. Ja uwielbiam też ten motyw trawy hiacynta, tak to się nazywa? Nie, tak się tak nie nazywa, ale wiecie, te takie plecione uwielbiam i bardzo mi się spodobały właśnie te pojemniki. Była też jakaś taka bardziej wiosenna pościel, też sobie musiałam podotykać, pooglądać, ale nic do mnie nie przemówiło na tyle mocno, żeby poszło ze mną do domu. Dywany, dywaniki, koce, tu się jeszcze tak obracamy w takich neutralnych barwach, jeszcze nie jest tak typowo wiosennie, ale mam nadzieję, że zaraz wiosennie się zrobi. Przepięknie wyglądała kolekcja, jakaś taka organiczna ona się chyba nazywało, Natural Garden Collection, o tak, właśnie chyba tak. I spodobało mi się z niej wszystko, począwszy od pojemników, bardzo fajnie wyglądała lampa, ona chyba kosztowała 40 zł. I ten spód, i ten klosz wyglądały super, w sumie muszę się zastanowić, czy czasem takiej nie potrzebuję. I bardzo fajne wazony i koszyczki, naprawdę ta kolekcja bardzo w moim stylu, bardzo udana, takie fajne eko kolory, wzory i materiały. No jestem na tak, obyśmy szli tej wiosny w tę stronę. Kubki, kubeczki, też właśnie te takie naturalne, z zielenią, przykuły moją uwagę, właśnie już chyba myślę po prostu powoli, powoli o wiośnie. Dużo rzeczy na wyprzedaży, także w sekcji domowej, tych łazienkowych. Zobaczcie, ręczniki też już zielone. Powoli, powoli machamy. Dużo widziałam na Instagramie szklanek, szklaneczek, takie najmodniejsze, te najmodniejsze, nic nie było. Natomiast bardzo często mnie pytacie, Aśka, skąd ty masz takie haczyki? Czy w łazience, czy gdzieś tam na drzwiach? Zobaczcie, jaki fajny wybór jest właśnie w Pepco. Te X-y, o te X-y bardzo często mnie pytacie. Ja nie mam z Pepco, ale tutaj też takie są. I ja mam też w domu taki przyprawnik, bardzo fajnie się to sprawdza, on kosztuje chyba 10 zł, można sobie wszystko super posegregować, także serdecznie Wam ten pojemnik polecam. Tak samo jak i woreczki wielorazowe na różne przekąski czy kanapeczki są w Pepco nadal dostępne.
energetyzujące, wiosenne już. To chyba najbardziej po prostu rzucało mi się w oczy ściereczki. I ciekawie wyglądała też kolekcja Masterchefa. Nie wiem do końca, o co tu chodzi, bo Masterchefa od dawna nie oglądam. Natomiast były i przybory kuchenne, i właśnie jakieś takie gadżety jak fartuch, oddaj fartucha, deski i tak dalej. To chyba właśnie jakaś współpraca z Masterchefem. Moją uwagę przykuły też takie małe rolki do ubrań, które można sobie wsadzić do torebki. One były dużo mniejsze niż te takie standardowe, także naprawdę super sprawa. No i organizer na bieliznę też wyglądał całkiem spoko. Tak jak już wspomniałam, ta kolekcja Hanna-Barbera, coś cudownego. W sumie teraz tak się zastanawiam, dlaczego ja nie wzięłam tego kubka ze Scooby-Doo. Ja kochałam, jako dziecko uwielbiałam Scooby-Doo. Jeszcze nie wiem, czy się po niego nie wrócę. Dalej siedzę pod tym Pepko. Jakieś bidony, no duży wybór właśnie tych rzeczy, butelki, bidony, dodatki, poduszki, ale ten kubek ze Scooby-Doo to jednak jest ciekawa sprawa. Pojawiło się też kilka oczywiście walentynkowych rzeczy, ale bez jakiegoś szału. Chyba najciekawiej wyglądały łyżeczki w kształcie serca. To była taka najbardziej oryginalna rzecz. A tak torebeczki, świece, balony, misiaki, nic odkrywczego. No i tak jak wspomniałam, oczywiście jest już wiosna, wiosna jak wiosna, ale już są święta, jajeczka, króliczki, Pepko musi dogonić jak Szena i Kika, jak żeby mogło być inaczej. No i najgorsze jest to, pewnie się ze mną zgodzicie, bo zgodziliście się ze mną przy tym zimowym przeglądzie, że trzeba brać już, bo jak nie weźmiesz już, to zaraz po prostu zniknie. I jak będziesz myśleć, że święta, można by coś przystroić, dom w bardziej pastelowe, fajne kolory, to pójdziesz i już absolutnie nic nie będzie. Bardzo fajnie wyglądały te gałązki takie z jajeczkami. No pokazuję wam, no bo to niestety brać trzeba. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo powinno być wszystko w swoim czasie, a tu nie. Było też kilka strojów karnawałowych, także jeżeli macie w domu jakąś Elsę albo rycerza, to można tam zajrzeć. No i oczywiście sekcja z zabawkami, co mnie bardzo cieszy, rozszerza się ten dział taki do it yourself dla dzieciaków. Ja nawet coś wzięłam, bo coś było dla mnie super. Wydawało mi się, że to będzie super. Zobaczymy. I malowanie po kolorach, i zrób to sam, i wyklejanie diamentów. No wybór jest naprawdę spory, zwłaszcza, że jeszcze kilka lat temu nie było nic tego typu w Pepko. A tutaj mamy właśnie wyklejanie po kolorach, wydrapywanki, takie naprasowywanki, stempelki, no jest tego coraz, coraz więcej, oby tak zostało i obyśmy w tę stronę szli, mówi to mama pięciolatki, która uwielbia takie rzeczy robić. Tyle. Pokażę wam, co kupiłam, ale tak jak mówię, zakupy nie są zbyt szalone, bo staram się ograniczać, ale zobaczcie. To zacznę od końca, czyli od tej sekcji do it yourself. Kupiłam zestaw do robienia kul do kąpieli. Moje dziecko kocha kule do kąpieli, no i w związku z tym wzięłam jej to za 20 zł. 12 rzeczy jest w tym zestawie. Wydaje mi się, że są tutaj 3 foremki. Nie wiem, czy w związku z tym można zrobić 3 kule, ale za 20 zł 3 kule plus zabawa to i tak jest chyba spoko. 2 razy baking soda, 2 razy bath bomb mix to create. Co? No nic, poczytamy w domu, jak to się robi. Są też chyba po prostu farbki, różowa i pomarańczowa i coś jeszcze, jakiś mica powder i mica powder. No zobaczymy, nie będę tego wszystkiego wywalać, ale dam wam znać, jak to się sprawdziło, jeżeli będziecie chcieli. I co? I wzięłam też właśnie z tej kolekcji Natural Green Collection bieżnik na stół. Jeszcze go nie będę rozkładać, ale jak nadejdzie wiosna, to myślę, że będzie wyglądał fajnie. 35 na 1,50 m, właśnie z takiego bardziej naturalnego materiału i przepiękne takie neutralne kolory. I wzięłam też leginsy. Co prawda one nie są rewelacyjne, ale na kasie wybiło 4 zł za nie. Tu jest cena 12, potem było 8, a na kasie wybiło 4. Myślałam, że je biorę za 8. W takie pawie to był jedyny wzór w rozmiarze mojej córki, więc wzięłam za 4 zł to kilka razy pójdzie, mam nadzieję, że aż tak szybko ich nie przedziurawię, albo będzie je miała po domu, bo w domu wolniej dziurawi niż w przedszkolu. Tyle, jestem bardzo ciekawa, jak wam się podobała ta kolekcja Hanna-Barbery, czy też macie taki sentyment ogromny do tych bajek z dzieciństwa, jaka była wasza ulubiona? Jetsonowie, Flintstonowie, Tom and Jerry, Scooby-Doo, wszystko było cudowne. No fajnie, fajnie, przynajmniej wspomnienia przywołane. Jestem ciekawa, czy wam udało się ostatnio coś upolować w Pepko fajnego, czy raczej tam ostatnio nie zaglądacie. Koniecznie dajcie mi znać, a ja póki co dziękuję wam za obecność. Pozdrawiam i do zobaczenia.